Witam, mam na imię Alicja i jako korepetytor online zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Dotyczy on sposobu znajdywania wartości dystrybuanty rozkładu normalnego od zdefiniowanych przez nas wartości parametrów tego rozkładu. Jeżeli w pierwszym momencie typowy rozkład zestandaryzowany do rozkładu normalnego, który generalnie oznaczamy symbolem U lub Z, to zależy od podejścia, ten rozkład ma wartości 0 i 1, czyli średnia w rozkładzie jest 0, odchylenie standardowe jest 1. Jeżeli mamy w tym momencie przykładowo znaleźć wartość dystrybuanty, czyli skumulowane prawdopodobieństwo, że nie przekroczymy pewnej wartości i nie przekroczymy na przykład wartości 0,5 w rozkładzie zestandaryzowanym, tak zwanym zero-jedynkowym dla rozkładu normalnego, to można zastosować funkcję w programie Microsoft Excel nazwaną rozkład normalny. I jak to zaczynamy pisać? Piszemy równa się rozkład.normalny, otwieramy nawias i teraz podpowiadane jest, że od x, dla jakiej wartości mamy znaleźć wartość rozkładu. Można zrobić odwołania do komórek, może też pisać z ręki, że na przykład na początek odwołaniem x, czyli wartością, dla której szukamy wartość dystrybuanty jest tutaj 0,5, przykładowa wartość, robimy średnik, potem mamy określić dla jakiego rozkładu, o jakich parametrach szukamy wartości dystrybuanty, dla rozkładu, który średnią ma 0. Ja robię odwołanie do komórki, gdzie mam wpisaną tą wartość i odchylenie standardowe w tym momencie, drugi parametr tego rozkładu. Odwołanie robię do tej komórki, gdzie jest określona wartość tego odchylenia standardowego rozkładu. Robię znowu średnik i pytanie, czy skumulowany. Skumulowany wpisuję 1, czyli tak. Zamykam nawias i po wciśnięciu klawisza Enter otrzymuję wartość dystrybuanty. A tutaj poniżej, jak widać, wpisałam tak zwane dopełnienie dla dystrybuanty. Bo można powiedzieć tak, że jeżeli wartość dystrybuanty dla wartości 0,5 w rozkładzie o parametrach 0 i 1 w rozkładzie normalnym, to prawdopodobieństwo, że nie przekroczymy 0,5 wynosi 69,1%, bo to trzeba traktować jako prawdopodobieństwo, to, że przekroczymy jednak wartość 0,5, to prawdopodobieństwo jest uzupełnieniem, dopełnieniem, czyli 1 minus to, że nie przekroczymy, czyli to, że przekroczymy prawdopodobieństwo, że w rozkładzie o wartościach 0,1 przekroczymy wartość 0,5 wynosi 30,9%. Można też zrobić odwołanie do konkretnych wartości, czyli na przykład szukam wartość dystrybuanty dla wartości 0,5, ale w rozkładzie, który ma średnią 2, a odchylenie standardowe 4. To są dla mnie przykładowe wartości. A wartość skumulowana, tak, oczywiście wpisuję 1, czyli że się zgadzam na znalezienie. A więc w tym momencie tutaj widać, że można tak to zinterpretować, że wartość dystrybuanty, czyli jakby skumulowane prawdopodobieństwo tego, że nie przekroczymy wartości 0,5 w rozkładzie, który ma średnią 2, odchylenie standardowe 4, w tym momencie takie prawdopodobieństwo, że powiedzmy tak, że x nie przekroczy 0,5 w tym rozkładzie, który ma parametry, tak jak ja tu zasugerowałam, 2 i 4, to prawdopodobieństwo wynosi 35,4%. A więc uzupełnienie, to, że przekroczymy jednak lub będziemy dokładnie mieć wartość 0,5, wynosi uzupełniające 64,6%. Ja kończę omawianie tego zadania, czy powiedzmy tego sposobu szukania wartości dystrybuanty w rozkładzie normalnym i za pomocą odwołania do konkretnych komórek i za pomocą odwołania do konkretnych wartości, czyli wpisania tutaj do formuły tej funkcji rozkład normalny. Jeżeli potrzebujecie wykonać jakieś zadania u mnie, jak najbardziej możecie pisać na zadania-projekty@wp.pl.
zadania, projekty, @wp.pl. Zapraszam również do przeglądania zasobów na moim profilu na chomiku. Na pewno jesteście w stanie w internecie znaleźć odwołanie do tego konta. Tam jest wiele elementów pomocnych i zapraszam Was do nauki.